Suwałkach odbył się 8 mikołajkowy turniej piłki nożnej. Wzięli w nim udział reprezentanci Litwy, drużyna przyjaciół Stowarzyszenia Spartakus oraz reprezentacje polskich i rosyjskich dziennikarzy sportowych. Turniej jak co roku zorganizowało Suwalskie Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Sportu Spartakus. W tym roku chcemy zebrać pieniążki, zakupić sprzęt audiowizualny, jak również sprzęt sportowy dla piłkarskich przedszkolaków, bo taką grupę prowadzi Spartakus już od roku czasu. Są to zajęcia zupełnie bezpłatne i musimy po prostu też odpowiednie fundusze na niezbędny sprzęt do tych zajęć nazbierać, żeby móc to prowadzić tą grupę. Turniej to także zabawa i popularyzacja piłki nożnej w Suwałkach. Mam nadzieję, że ta atmosfera na stadionie przy ulicy Zarzecze będzie również utrzymywała się na meczach rundy wiosennej i że w końcu Wigry walczą ten upragniony awans. Ku radości wszystkich kibiców, myślę nie tylko, przede wszystkim całego środowiska tutaj sportowego, nie tylko piłkarskiego w Suwałkach. Jednak dla wielu czynnych piłkarzy taki turniej to też doskonały trening podczas zimowej przerwy. Tym bardziej, że gra na hali zdecydowanie różni się od gry na murawie. Gra jest troszeczkę szybsza, tutaj większe indywidualności techniczne wychodzą, no aczkolwiek mówię, to jest tylko zabawa, taka gra na hali, prawdziwa piłka jest jednak na boisku. Rewelacją turnieju była po raz pierwszy uczestnicząca w imprezie drużyna rosyjskich dziennikarzy i to ona zajęła pierwsze miejsce. Drugie miejsce zajęła uważana za faworytów reprezentacja litewskich piłkarzy. Trzecie Stowarzyszenie Spartakus, a czwarte reprezentacja polskich dziennikarzy sportowych.